Cześć, tu Kuba. Witam się dzisiaj klasycznie, bo w ostatnim filmie zabrakło tego powitania, nie wiem dlaczego, to haniebne z mojej strony, naprawdę. Zaczynamy film standardowo jedzeniem. Ostatnio bardzo mi się spodobało pokazywanie tego jedzenia Wam, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, jest to dla mnie poniekąd inspiracja, aby jeść bardziej urozmaicone potrawy i żeby to jedzenie nie było za bardzo monotonne. Teraz się poczułem normalnie jak jakiś korespondent, taką nawijkę złapałem. Dobrze, zatem poczyniłem zapasy, jeśli chodzi o mięso ździka. To jest wołowina, była w promocji, także postanowiłem kupić trochę więcej, także sobie zamrożę, to myślę będzie na 3 dni, jakieś tam różne w ciągu tygodnia, nie po kolei oczywiście. No i jak się pewnie domyślacie, będę z nich robił sobie burgery, ponieważ ostatnio bardzo mi posmakowały, więc dziś urozmaicę sobie je taką oto pastą, to jest guacamole, już je przyszykowałem wcześniej. Także to jest rozgniecione awokado i do tego jeszcze był czosnek oraz trochę soli. Okej, dzieje się bardzo dużo. Mięso, którego nie wykorzystałem teraz, poporcjowałem sobie na 3 w miarę równe części. To sobie schowam do zamrażarki. Tutaj mam już pokrojone bułki na burgery. Jak widzicie, dziś będzie cebula czerwona, pomidor, ogórek standardowo i tak jak mówiłem, ta pasta guacamole. Pół bułki, nie mylić z pół bułki. Posmarowałem sobie musztardą miodową, ponieważ takie polecenie, znaczy taki, tak ktoś mi polecił pod ostatnim filmem i dodaję sobie teraz do tego sałatę lodową, żeby miało to jakąś namiastkę burgera. Oj, tutaj coś nie poszło nie bardzo. Dobra, to sobie dam na spód i na to poleci zaraz mięso. Siup, siup, tak widzicie. Pytaliście, ile smażę mięso. To jest jakieś około 4 minut z jednej strony na głębokim roztopionym maśle klarowanym i jeszcze na wierzch położyłem sobie tutaj, mamy ser pleśniowy. Jak widzicie, tak to wygląda, niestety nie podołałem jedną ręką tego wszystkiego nakładać i dodatkowo jeszcze nagrywać. Robiłem to w ten sposób, że przesunąłem ser pleśniowy na jedną stronę, tak aby zrobić miejsce na naszą pastę awokado. Standardowo cebulka, ze 3 ogórki na stronę i zobaczymy, czy to się wszystko zamknie. Jak widzicie, udało się zamknąć, tutaj bajecznie ser wypływa z jednej strony, także spadam jeść póki gorące. Mamy poniedziałek, początek tygodnia, jest bardzo brzydka pogoda, ale bardzo dobry humor. Trochę jeszcze mam mokre włosy, dlatego może wyglądam jakoś dziwnie, ale jutro idę do fryzjera w końcu, także mam nadzieję, że moje cuda na głowie się w końcu uspokoją. No i tak, dziś owocny trening, ponieważ zrobiłem wyciskanie żołnierskie, o jest 60 kg razy 8. Co prawda było tam delikatne wybicie z nóg na początku, ale, no, ale nie jest to takie wybicie jak podczas push pressu? Wycisko podrzutu, może tak powiem, więc uznaję to jako zwykłe OHP, czyli wyciskanie żołnierskie i zaliczam jako rekordzik. Natomiast na śniadanko dzisiaj mam śniadanie z resztek, ponieważ z wczoraj została mi ta pasta awokado, więc to sobie nałożyłem na takie bułki, tu mamy 3 bułki. No i tu jeszcze mi zostało mięso mielone z łopatki, którego wczoraj nie zdążyłem zjeść, właściwie no za dużo go zrobiłem po prostu i no i się przeliczyłem z moimi możliwościami jedzeniowymi, więc to sobie teraz nałożę na kanapki. Dziś mam taki nietypowy obiad, że jeszcze takiego nie pokazywałem chyba na filmie. Nazywa się to stroganow bodajże. Schab podsmażany z cebulą i z pieczarkami i następnie dodany do tego jest fix. Podane z ryżem, więc tak wygląda posiłek. A jak widzicie, jestem już ostrzyżony. Trochę włosów na głowie mi zostało, także nie jest źle. Natomiast ja dodam, że aby się wyrobić na wizytę do mojej pani fryzjer, do której chodzę od chyba 2 lat, pani Justyna, właściwie to już jestem z nią na ty, to musiałem poczynić nie lada kombinację alpejską, ponieważ dziś ktoś się rzucił pod pociąg metra i metro działało wahadłowo, czyli tak jakby nie działało, co skutkowało tym, że na ulicę wysypała się cała rzesza ludzi,
którzy to zazwyczaj pojechaliby metrem, co skutkowało oczywiście wielkimi korkami. Całe miasto było zapchane, więc ja z pracy pojechałem sobie najpierw autobusem, ale jeden przystanek jechałem chyba jakieś 20 minut, więc stwierdziłem, że to bez sensu i że wysiądę, jednak przejdę się na piechotę. Natomiast pokazywało mi, że będę szedł 2 godziny, więc nie była to za bardzo ciekawa opcja. Także później zauważyłem, że moja trasa, którą powinienem iść, pokrywa się z trasą pewnego tramwaju, więc postanowiłem wsiąść do niego. Później z tramwaju przesiadłem się do autobusu, ale z kolei nie był to autobus bezpośredni, bo na tamten się spóźniłem, więc musiałem jeszcze raz się przesiąść, a z kolei, żeby zdążyć na ten ostatni autobus, ponieważ zauważyłem, że mi ucieka, to żeby nie iść, nie tracić czasu i nie iść przez kładkę, która jest nad ulicą, to postanowiłem przebiec przez ulicę, przez te wszystkie zabezpieczenia, życie na krawędzi, po całości. A ja. Być może trochę w przerysowany sposób to wszystko opowiedziałem, ale czułem potrzebę, żeby wam to wszystko opowiedzieć, bo na Instagramie chyba też wrzuciłem, z tego co pamiętam, dzisiaj przed chwilą. Dziś mamy piątek, jutro Wigilia i dziś chciałem wam pokazać coś, właściwie już widzieliście, z jakich składników składa się mój, żebym się nie wylał, z jakich składników składa się mój shake, który sobie właśnie zrobiłem. Jest bardzo gęsty, także chyba sobie go wypiję teraz, a do pracy wezmę sobie placki. Ponieważ placków nie jadłem jeszcze w tym tygodniu, ostatnio trochę mi się przejadły, ale tak jak mówię, w tym tygodniu jeszcze ich nie jadłem, one są z taką wkładką, widzicie, z masłem orzechowym. I tutaj jeszcze mamy coś, co sobie wezmę do pracy, to są takie, to wam kiedyś pokazywałem, takie kawałki, takie poduszki z Treka. One bodajże miały swoją premierę przy okazji Fit Festiwalu, tak mi się wydaje, wtedy wyszły. Wtedy zrobiły furorę na targach, tylko że cały czas nie były w produkcji, a teraz w końcu są pakowane. Można je zakupić na stronie Treka. Dostałem od Treka taką paczkę świąteczną, w której były właśnie głównie produkty z tej serii Better Choice, albo Better Choice, albo Better Choice, albo Betera Choice'a, też można tak mówić. Także masło sezamowe, masła orzechowe i jeszcze te poduszki. A z takich rzeczy niezwiązanych z fitnessem, to wczoraj w pracy wygrałem w loterii takie oto whisky. Nie chciałbym, żeby tutaj wyszło, że promuję spożywanie alkoholu, bo absolutnie nie jestem zdania, że jest to coś dobrego, zdrowego. Natomiast wydaje mi się, że z umiarem, wszystko jest dla ludzi, więc na przykład do jakiejś romantycznej atmosfery fajnie jest sobie tak dla rozluźnienia polepszyć samopoczucie. Myślę, że to jest całkiem spoko.